Aus 2. Samuel 23. Druga księga Samuelowa 23. Lesen wir zwei Verse. Dwa wiersze przeczytamy. Wir lesen 2. Samuel 23 Vers 11 und Vers 12. Druga księga Samuelowa 23 wiersze 11 i 12. Zanim idzie Szama, syn Agea, Hararejczyk, pewnego razu Filistyńczycy ściągnęli do Haja, gdzie była działka pola obsiana soczewicą, gdy wojsko pierzchnęło przed Filistyńczykami. On stanął w środku działki, odbił im ją i pobił Filistyńczyków, a Pan dał wielkie zwycięstwo. Wir haben von einem Lied gesungen, wo es von einem Gedränge geht auf dem Wege. Śpiewaliśmy w tej pieśni o takich uciskach na drodze. Wo es Aufgaben gibt. Na drodze, gdzie też mamy, czy w tej drodze, gdzie mamy różne zadania. Wo Fragen da sind. Gdzie powstają pytania. Und diese Fragen sind für alt und jung da. I te pytania są i dla młodych, i dla starszych. Wir sind sehr dankbar, dass wir äußeren Frieden haben. Jesteśmy co prawda wdzięczni, że mamy ten zewnętrzny pokój. Gestern durfte ich bei euch hier durch die Felder gehen. Wczoraj, gdy tutaj byłem wśród was, mogłem spacerować po polach. Und die ganzen Felder waren abgeerntet. I te wszystkie pola już były po żniwach. Sogar schon wieder eingesät für die nächste Ernte fürs nächste Jahr. I niektóre z nich już były obsiane na przyszły rok. Das ist nicht immer so gewesen. Nie zawsze tak było. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist Krieg da. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że w danym kraju jest wojna. Und wir haben hier eine kleine Geschichte gelesen. I tutaj w tych wierszach dwóch przeczytaliśmy krótką historię, wo im Volk Israel Krieg war. Gdy pośród ludu izraelskiego była wojna. Wo man nicht ruhig schlafen konnte. Gdzie nie można było spokojnie spać. Aber diese Geschichte steht im zweiten Buch Samuel. Ta historia jest napisana w drugiej księdze Samuela. Am Ende der Geschichte Davids. Na koniec historii Dawida. Und diese Geschichte spricht eigentlich von David. I w zasadzie ta historia opowiada o Dawidzie. Wer ist David? Kto to jest Dawid? David war dieser besondere König nach dem Herzen Gottes. Dawid był tym szczególnym królem według serca Bożego. Wir sehen, dass viele Linien in der Heiligen Schrift auf David hinweisen. Widzimy też, że wiele linii wskazuje na Dawida. Und viele Linien auf David. Auf David, okay. Aber auch von David zu unserem Herrn hinweisen. Ale od Dawida też wskazują te linie na naszego Pana. Ein Beispiel ist das Buch Rut. Jednym z przykładów jest księga Rut. Vielleicht heißt einer von euch Rut. Być może ktoś z was ma na imię Rut. Was ist das Ziel des Buches Rut? Jaki jest cel tej księgi? Rut sollte David einführen. Rut miała wprowadzić Dawida. Das letzte Wort von dem Buch Rut ist David. Ostatnim słowem w księdze Rut jest słowo Dawid. Ein Schlüssel für die Erklärung der Heiligen Schrift ist, dass David eigentlich den Herrn Jesus vorschattet. I tym kluczem jest to, że Dawid jak gdyby daje cień na Pana Jezusa, czy rzuca ten cień Pana Jezusa. Und dieser David hatte ein bewegtes Leben. Ein Leben mit viel auf und ab. I ten właśnie Dawid miał życie takie jak sinusoida, raz u góry, raz na dole. David hatte viele Kämpfe zu führen. Dawid musiał toczyć wiele wojen. Und als er ganz am Ende war, i gdy był u kresu, u końca swojego życia, dann blickt ein David zurück. To właśnie ten Dawid spogląda wstecz. In dem Kapitel, was wir gelesen haben, sagt der erste Vers. W tym rozdziale, który przeczytaliśmy, pierwszy wiersz mówi: Und dies sind die letzten Worte Davids. To są ostatnie słowa Dawida. Die letzten Worte eines Mannes nach dem Herzen Gottes. Ostatnie słowa męża według serca Bożego. Diese letzten Worte waren wohl letzte Sprüche oder letzte prophetische Worte, die er gesagt hat. Pod tym słowem ostatnie słowa to jest na myśli te ostatnie prorocze słowa albo te przypowieści, które on wypowiedział. Er tut einen Rückblick.
On tak jakby spogląda na całe swoje życie. Und vielleicht kennst du auch letzte Worte eines Mannes. I być może ktoś z was też zna takie ostatnie słowa jakiegoś męża czy jakiegoś człowieka. Die letzten Worte deiner Mutter vielleicht. Na przykład ostatnie słowa twojej mamy. Verdränge nie die letzten Worte eines Menschen. Nigdy nie zapominaj albo nie lekceważ ostatnich słów człowieka. Diese Worte haben große Bedeutung. Bo te słowa mają wielkie znaczenie. Hier waren die letzten Worte Davids. Tutaj właśnie były te ostatnie słowa Dawida. Die sind von Vers 2 an bis Vers 7 aufgeschrieben. One są zapisane w wierszach od 2 do 7. Aber davon haben wir doch gar nicht gelesen. Ale nie czytaliśmy o nich przecież. Wir haben doch ganz was anderes gelesen. Czytaliśmy przecież coś innego. Ja, aber der Heilige Geist verbindet Dinge miteinander. Tak, ale Duch Święty łączy rzeczy ze sobą, die eine Botschaft haben. Rzeczy, które mają pewne poselstwo. Nämlich auf einmal spricht der Heilige Geist von Helden Davids. Mianowicie nagle Duch Święty zaczyna mówić o tych bohaterach Dawida. Nach den Worten, die der David ausgesprochen hatte, po tych słowach, które Dawid wypowiedział, in Poesie, czyli po tej, można powiedzieć, części poetyckiej, wo er hinausschaut zu dem wahren David, zu dem Messias, gdy on spogląda na tego prawdziwego Dawida, na tego Mesjasza, denkt er auf einmal an Helden. Nagle myśli są skierowane na bohaterów. Was sind Helden? Cóż to są bohaterowie? Am liebsten möchte ich euch alle mal fragen, was eure Helden sind. Najchętniej wszystkich was bym zapytał, kto jest waszym bohaterem? Was ist wirklich dein Held? Kto, kim jest twój taki prawdziwy bohater dla ciebie? Den du so richtig verehrst. Którego ty tak naprawdę z szacunkiem do niego się odnosisz albo go czcisz. Ganz persönlich. Każdy z nas osobiście. Ist es dieser wahre David? Czy to jest ten prawdziwy Dawid? Ist es David? Ein Hirte? Czy to jest ten Dawid pasterz? Ein Hirte als jüngster Sohn des Isai? Jako pasterz, jako ten najmłodszy syn Isajego? Komplett verachtet? Całkowicie znieważany czy pomijany? Er wurde von seinem Vater noch nicht mal eingeladen, als Samuel da war. Przecież on nawet przez swojego ojca nie był zaproszony, gdy Samuel przyszedł do jego domu. Ein vergessener Mann? Tak jakby można powiedzieć, zapomniany człowiek. Ist das dein Held? Czy on jest tym twoim bohaterem? Es ist so schön hier zu sehen. Jest to tak piękne, by tutaj widzieć, dass hier die Helden eines Davids genannt werden. Że tu są nazwani rycerze czy bohaterowie Dawida. Als David eigentlich noch kein König war. I to w zasadzie oni pochodzą z okresu, gdy Dawid w zasadzie jeszcze nie był królem. Die für ein David gekämpft haben. Oni to walczyli dla Dawida. Bevor David König war. I to zanim jeszcze on został królem. Da gab es junge Männer. Byli wtedy młodzi mężowie. Die haben gesehen, dass dieser David von Gott war. Którzy to zauważyli, że ten Dawid jest dany od Boga. Vielleicht haben sie beobachtet, być może obserwowali, als Samuel diesen David gesalbt hatte. Gdy to zdarzenie, gdy Samuel namaścił tego Dawida. Vielleicht haben sie davon gehört. Być może tylko o tym słyszeli. Der David war da. Że ten Dawid jest. Aber wer war König zu dem Zeitpunkt? Ale kto był królem w tym czasie? Bevor David König wurde, war Saul König. Zanim Dawid został królem, królem Izraela był Saul. Saul aus dem Stamme Benjamin. Saul z plemienia Benjamina. Ein Mann größer, ein Kopf größer als das ganze Volk. Człowiek, który wyróżniał się tym, że był wyższy o głowę niż wszyscy ludzie pośród ludu izraelskiego. Schön von Ansehen. Był piękny z wyglądu. Was haben wir für Helden? Jakich my mamy bohaterów, die wir verehren, których my szanujemy, czcimy. Irgendwelche, die äußerlich schön sind? Jakichś, którzy na zewnątrz wszystkim się podobają? Ich möchte gar nichts aufzählen. Nie chcę wymieniać. Was die wirklich kennzeichnet. Co ich tak naprawdę cechuje. Ich möchte hier nur vorstellen,
Chciałbym tylko przedstawić tutaj, dass hier drei Helden ganz besonders genannt werden. Że tu są wymienieni szczególnie, jest trzech bohaterów szczególnie wymienionych. Helden Davids. Bohaterowie Dawida. Es sind in Vers 8, da heißt es, dies sind die Namen der Helden, die David hatte. Ósmy wiersz na początku. To są imiona rycerzy Dawidowych. Und dann wird der erste genannt, der etwas schwierig zu übersetzen ist, wahrscheinlich Adino, der Ezniter, war gegen 800. Ten pierwszy z nich, być może to jego imię jest trudno do przetłumaczenia, ale jest tutaj on nazwany Joszeb Baszebet, Tachmonita, który wywinął włócznią nad 800. Er hatte 800 Männer auf einmal erschlagen. On pobił 800 ludzi za jednym razem. Was hat er getan? Co on zrobił? Er hatte Männer erschlagen. On pobił ludzi. Was waren das für Männer? Cóż to byli za ludzie? 800 Feinde Davids. Było to 800 nieprzyjaciół Dawida. Das waren keine Männer aus dem Volke Israel. To nie byli ludzie z ludu izraelskiego. Das waren die Feinde Israels. To byli nieprzyjaciele Izraela. Er hatte gekämpft für den David. On walczył za czy dla Dawida. Und hatte 800 Feinde getötet. I zabił 800 wrogów. Jetzt seid ihr sicherlich gespannt, wo die Geschichte der Tötung steht. I z pewnością każdy z nas jest zaciekawiony, gdzie ta historia jest opisana, w której to się stało. Wir können die ganze Bibel durchsuchen. Możemy przeszukać całą Biblię. Wir finden nur diesen Adino in diesen drei Helden Davids. I tylko tutaj znajdziemy tą adnotację w tym miejscu. Und das geht auch weiter mit dem Eleazar in Vers 9. Dziewiąty wiersz jest drugi z nich, Eleazar. Und unserem Freund Shama in Vers 11. I w jedenastym, ten, o którym czytaliśmy, Shama. Drei Freunde, drei Helden, die nirgendwo anders in der Bibel vorkommen, als auf der Aufzählung der Helden hier. Trzech przyjaciół, trzy imiona wymienione, których nie znajdziemy nigdzie w Biblii, jak tylko poza tym miejscem tutaj. Auch in der Parallelstelle in 1. Chroniker 11. Również i w tym miejscu w pierwszej kronice 11, gdzie też są te rzeczy opisane, też ich nie ma. Was muss das sein? Der David schaut zurück in seinem Leben und sieht drei Männer. Cóż to musiało być, że Dawid jakby patrzy na swoje życie i widzi tych trzech ludzi, tych trzech mężczyzn. Was wird das einmal sein, wenn der Herr Jesus am Richterstuhl zurückschaut? Cóż to będzie, gdy Pan Jezus przy tym tronie sędziowskim będzie patrzył wstecz? Vielleicht auf alle uns hier, wo wir hier sitzen in Mikołow? Być może na nas wszystkich, którzy tutaj siedzimy w Mikołowie? Und dann nennt er drei Helden. I wymieni trzech bohaterów. Da haben wir vorher nichts von gelesen. A o nich nic nigdy wcześniej nie czytaliśmy. Da zieht er diese drei Helden hervor. I on właśnie wymienia, czy stawia ich tak na takim eksponowanym miejscu, tych trzech. Die so ganz tief auf seinem Herzen liegen. Ci, których ma tak głęboko w swoim sercu. Ich glaube, wenn wir das aufgeschrieben hätten, aus unserer Sicht, myślę, że gdybyśmy to my pisali z naszego punktu widzenia, wen hätten wir dann genommen? Kogo my byśmy wymienili? Wen hätten wir genommen? Kogo byśmy wymienili? Wir kennen doch die Geschichte Davids. Przecież znamy historię Dawida. Wer war eigentlich der richtige Held Davids? Wer war das? Kto był tym takim w zasadzie właściwym bohaterem Dawida, który zawsze jest wymieniany? Ich glaube, wenn wir die Geschichte durchlesen, myślę, że jakbyśmy dokładnie przeczytali jeszcze raz tą jego opis jego historii, dann kommen wir auf Joab. To myślę, że każdemu z nas myśli się kierują na Joaba. Und wo finden wir Joab hier in diesem Kapitel? A gdzie mamy Joaba w tym rozdziale? Ihr Lieben, der wird nicht genannt. Umiłowani, on nie jest wymieniony w ogóle. Der ist nicht da. Nie ma go tutaj. Wir lesen nur in Vers 37 des gleichen Kapitels. W 37 wierszu tego rozdziału Nacharai der Beorotita, der Waffenträger Joabs. Nacharai z Berot, giermek Joaba. Es war nur der Waffenträger Joabs genannt. Został wymieniony tutaj jego giermek. Ist das nicht interessant zu sehen? Czyż to nie jest ciekawe, by się nad tym zastanowić?
Wen haben wir so hoch und schauen auf Brüder vielleicht hoch oder Schwestern hoch? Kogo my tak bardzo cenimy, na jakich braci spoglądamy, których tak doceniamy bardzo? Wo vielleicht große Bücher geschrieben worden sind. Którzy może pisali czy napisali jakieś grube księgi? Wo tausend Menschen hingehen und sich was anhören. Gdzie na ich może wykłady chodziło tysiące ludzi i słuchało ich wykładów? Sie werden nicht bei den Helden Davids genannt. To być może tacy nie będą wymienieni w pośród bohaterów Dawida. Deshalb ist es schön, hier mit diesem Schama ein wenig sich zu beschäftigen. Dlatego to jest piękna rzecz, zająć tym Szamą. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch einmal kurz nach Eleazar kommen in Vers 9. Ale jeszcze zanim się nim zajmiemy, to kilka słów na temat Eleazara z 9. wierszu. Das war so ein Kämpfer. To był taki wojownik. Der konnte mit seiner Waffe, dem Schwert umgehen. Który mógł mit dem Schwert umgehen in Vers 10. On potrafił swoim mieczem tak długo wojować, er schlug die Philister, die Feinde Davids, że pobił Filistyńczyków, nieprzyjaciół Dawida. Und dann steht da, bis seine Hand ermüdete und seine Hand am Schwert klebte. I tu jest tak napisane, że jego ręka zdrętwiała i przywarła do miecza. Er war mit einem Schwert am Kämpfen gegen die Feinde Israels. On właśnie walczył swoim mieczem przeciwko nieprzyjaciołom Izraela. Und jetzt kommen wir zu dem Schama. I teraz możemy przejść do Szamy. Irgendwie habe ich diesen Schama lieb gewonnen. Kiedyś bardzo go, można powiedzieć tak, polubiłem. Denn er tut etwas, was wir tun dürfen. Bo on uczynił coś, co i my możemy czynić. Er verteidigte ein Stück Feld. On obronił kawałek pola. Vielleicht lesen wir dazu mal die Parallelstelle, die uns das ein wenig erklärt im Epheserbrief. Może przeczytamy do tego takie miejsce paralelne, które nam to wyjaśnia z listu do Efezjan. Wir wissen ja, dass das Alte Testament ein wunderschönes Bilderbuch ist des Neuen Testamentes. Jesteśmy tego świadomi, że Stary Testament jest cudowną księgą obrazową Nowego Testamentu. Das ist immer spannend für Kinder, das zu lesen. Jest to bardzo ciekawe dla dzieci, które mogą to czytać. Aber keine Angst, ist für uns ältere auch interessant. Ale i dla nas starszych jest to tak samo Epheser 6, Vers 13. Ciekawe. Efezjan 6, rozdział 13, wiersz. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Wir sollen die ganze Waffenrüstung Gottes tragen. A więc mamy nosić czy mieć przyodzianą całą zbroję Bożą. Damit wir an diesen bösen Tagen zu widerstehen vermögen. Abyśmy w tym złym dniu mogli się ostać. Und stehen zu vermögen. I byśmy mogli stać niezachwianie. Wir sollen stehen. My mamy trwać. Also wir sollen keinen Feind vernichten. Keinen Feind wie die anderen, die Philister sollen wir nicht töten. A więc my nie mamy tak jakby zabijać naszych nieprzyjaciół, sondern wir haben unser Land zu verteidigen. Ale my mamy bronić nasz kraj. Wir haben eine Waffenrüstung bekommen, otrzymaliśmy takie uzbrojenie, um die Werte Gottes zu verteidigen. Aby te wartości Boże, by ich bronić. Und das legt uns der Schammer in besonderer Weise vor. I to właśnie przedkłada nam, czy pokazuje nam, przedstawia nam ten szamasz w szczególny sposób. Der dritte Held in dieser Auflistung. Jest to ten trzeci bohater który jest wymieniony. Das ist dieser Schama. I to jest właśnie ten Schama. Er wird angegeben als der Sohn Ages des Hararitas. On jest tutaj wymieniony, czy dopisany jest jeszcze o nim jako syn Agea Hararejczyk. Und lasst uns mal von diesem Schama einige Belehrungen lernen. I zechciejmy usłyszeć i nauczyć się kilku pouczeń od niego. Wenn wir die Situation uns vorstellen noch einmal. Jeśli tą sytuację wyobrazimy sobie jeszcze raz, dann war das so, dass David wahrscheinlich noch nicht König war. To najprawdopodobniej było to tak, że Dawid jeszcze w tym czasie nie był królem. Die Philister kamen immer wieder an.
I Filistyńczycy ciągle na nowo najeżdżali na kraj. Und diese Philister hatten alle möglichen Arten, die Israeliten zu stören. I we wszelkie możliwe sposoby oni przeszkadzali Izraelitom. Hier steht, und die Philister versammelten sich zu einer Schar. I tu jest napisane, że Filistyńczycy ściągnęli i zgromadzili się. Satan ist auch heute noch ständig da. I szatan też jest ciągle obecny. Und er versammelt sich, er bindet Kräfte zusammen. I on tak jakby ciągle się zgromadza, on łączy, czy łączy siły. Und auf wen hat er es abgesehen? I szczególnie wobec kogo, czy przeciwko komu? Er greift vielleicht nicht uns direkt an. Być może nie atakuje nas bezpośrednio. Satan ist sehr clever. Szatan jest bardzo przebiegły, mądry. Er benutzt alle Mittel. On używa wszelkich środków. Und nimmt uns letztendlich Land weg. I koniec końców zabiera nam kraj, naszą, czyli ziemię, czy posiadłość. Er nimmt uns Feldstücke weg. On zabiera nam po kawałku nasze, można powiedzieć, małe działki. Oder vernichtet diese Feldstücke. Albo niszczy je. Hier scheint es ja so gewesen zu sein, dass dort Ernte war. I tutaj możemy wywnioskować, że był czas żniw. Und Satan und die Philister kamen an und wollten die Ernte vernichten. I szatan i Filistynie przybyli i chcieli zniszczyć to, co rosło na polach. Nahrung wegnehmen. Chcieli zabrać pożywienie. Kennen wir das heutzutage? Czy i nie znamy tego dzisiaj, w dzisiejszych dniach? Nahrung wegnehmen bedeutet bei uns heute... Zabrać pożywienie, dla nas dzisiaj to oznacza... Dass wir uns nicht nähren von dem wahren Manna. To oznacza to, że nie możemy się posilać tą prawdziwą manną. Satan ist clever genug, um uns mit anderen Dingen zu nähren. Szatan jest wystarczająco przebiegły, by żywić nas innym pożywieniem. Und das bedeutet, dass Land verschwindet. I to oznacza, że tracimy ziemię. Land geht weg. Nasza kraina, nasza ziemia umyka nam. Was bedeutet das für uns als Gläubige? Co oznacza to dla nas wierzących? Wir sind nach dem Epheserbrief gesegnet mit jeder Segnung in den himmlischen Örtern. My według listu do Efezjan jesteśmy ubłogosławieni wszelkim błogosławieństwem niebios. Wir sollen uns in den himmlischen Örtern aufhalten. My powinniśmy zatrzymywać się w tych niebiańskich miejscach. Besondere Segnungen dort erleben. Przeżywać tych szczególnych błogosławieństw tam. Und uns daran wirklich erfreuen. I z tego się powinniśmy tak naprawdę radować, tym się powinniśmy radować. Wenn wir nicht die Nahrung von den Feldstücken des Volkes Israels essen, jeśli nie będziemy spożywali tego posiłku z tych pól izraelskich, dann gibt es Hungersnot bei uns. To wtedy będziemy cierpieli głód. Hungersnot in unseren Seelen. Głód w naszych duszach. Es ist dann so schön, wenn wir einerseits gesehen haben, Satan nimmt uns diese Felder weg. I to jest takie piękne. Z jednej strony właśnie widzieliśmy, że szatan nam zabiera te pola. Dann sollten wir auch den zweiten Teil sehen, der in diesem Vers steht, und es war dort ein Feldstück voll Linsen. I w drugiej części tego wiersza jest napisane, gdzie była działka pola obsiana soczewicą. Es gab ein Feld mit Linsen, mit Speise. Było to właśnie pole pełne soczewicy, czyli pełne posiłku. Das Volk aber floh vor den Philistern. Ale wojsko, czy lud pierzchnął, czy uciekł przed Filistyńczykami. Da war also ein Feld reif zur Ernte. A więc było pole gotowe do żniw. Und alle Israeliten drumherum flohen. I wszyscy Izraelici, którzy wokół tego byli, uciekli. Christen herum uns herum fliehen. Chrześcijanie wokół nas uciekają. Da wird ein Kampf aufgegeben. Po prostu poddają walkę. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Um uns herum fliehen alle. Że wokół nas wszyscy, którzy są, uciekają. Das waren keine Philister. To nie byli Filistyńczycy. Das waren die Nachbarn, das waren Israeliten. To byli sąsiedzi, to byli właśnie też Izraelici. Die flohen alle weg. Oni uciekli. Männer Gottes nicht im Kampf, sondern auf der Flucht. Mężowie Boży nie w walce, tylko w ucieczce.
Ist das eine Sprache für unsere Tage? Czyż to nie jest język naszych dni? Da ist ein Feld voller Ernte. Jest pole pełne, gotowe do żniw. Und die Gläubigen um uns herum laufen alle weg. A wierzący wokół nas wszyscy uciekają. Ich habe mich gefreut, als ich hörte gestern. Ucieszyłem się, jak wczoraj usłyszałem, dass ihr so freudig Kalender verteilt hier. Że rozdajecie tak w dużych ilościach kalendarze radośnie. Und der Kalender hat einen guten Namen. A ten kalendarz ma dobrą nazwę. Es ist die gute Saat. To jest właśnie ten dobry zasiew. Lasst uns diese gute Saat verteilen. I chciejmy ten dobry zasiew właśnie rozdawać dalej. Die wird mal aufgehen und Frucht bringen. Bo kiedyś na pewno on wzejdzie i wyda dobry owoc. Zur Ehre Gottes. Ku chwale Bożej. Vielleicht einfach nur beim Einkaufen einen Kalender abgeben. Być może w czasie jakichś zakupów można dać gdzieś ten kalendarz. Das ist gute Saat. To jest właśnie ten dobry siew. Lass uns diese Saat ausstreuen. Chciejmy siać to ziarno. Das ist dieses Wort Gottes. To jest właśnie to Słowo Boże. Lass uns nicht fliehen davor. Nie uciekajmy przed tym. Lass uns diese Saat, dieses gute Gut aufnehmen und zur Speise haben. Chciejmy to dobro brać dla nas samych, by ono było naszym pożywieniem. Ja, haben wir diesen Blick dafür, dass das Feld voller Linsen ist? I tutaj mieliśmy właśnie to spojrzenie zwrócone na to, że jest to pole pełne soczewicy. Wenn um uns herum alle fliehen. I gdy wokół nas wszyscy uciekają, kein Interesse haben an dem Land, an dem Feldstück. Nie są zainteresowani tym krajem, czy tą działką, tym kawałkiem pola. Haben wir noch Interesse an diesen Linsen? To czy nas to jest drogie dla nas ta soczewica, która tutaj jest wymieniona? Wenn wir heute in ein Geschäft gehen, gdy dzisiaj idziemy do sklepu, wie viele Linsen finden wir da? Ileż soczewic tam znajdujemy? Das sind nur ein ganz paar. Tylko kilka. Da legt fast kaum einer Wert drauf. Praktycznie nikt na to nie zwraca uwagi na to warzywo. Aber Gott erwähnt gerade, dass es ein Stück Linsen ist. Ale Bóg właśnie mówi, że to jest kawałek soczewicy. Scheinbar ein ganz unwichtiges Nahrungsmittel. Wydaje się, że to jest taki, to nie był bardzo znaczący środek pożywienia czy spożywczy. Aber es war da und das Land war voll Linsen. Ale on tam właśnie był, gotowy do żniw i była ta działka, była pełna tej soczewicy, była w pełni obsiana. Die Ernte war da. To żniwo było gotowe. Kennen wir diese Linsen aus dem Worte Gottes? Czy znamy tą soczewicę ze Słowa Bożego? Linsen sind wertvolle Nahrungsmittel. Bo jest to pożyteczny czy kosztowny posiłek. Oder verachten wir die Linsen und laufen weg. Albo może pogardzamy tą soczewicą i odchodzimy. Ich habe viermal das Wort Linsen in der Heiligen Schrift gefunden. Znalazłem w Słowie Bożym to słowo soczewica czterokrotnie wymienione. Es gibt wohl nur vier Speisen, die mit Linsen bereitet worden sind. I też są cztery potrawy, które są przygotowywane za pomocą soczewicy. Ihr esst wahrscheinlich auch nicht jeden Tag Linsen, oder? Z pewnością rzadko i wy też jecie soczewicę. Aber es gibt einmal diese Delikatesse. Ale jest taka potrawa, można powiedzieć, taki przysmak. Oder haben wir da keinen Geschmack für? Albo nam to może w ogóle nie smakuje. Wir finden das das erste Mal in dem ersten Buche Mose. Po raz pierwszy wymieniona jest w pierwszej księdze Mojżeszowej. Als Esau das Erstgeburtsrecht verachtet. Gdy Ezaw znieważył to swoje pierworodztwo, pogardził pierworodztwem. Er hatte das Erstgeburtsrecht verachtet wegen einer Speise Linsen. I on właśnie za tą miskę soczewicy sprzedał swoje pierworodztwo. Der hatte so viel Interesse an diesen Linsen. Tak był zainteresowany tą potrawą, dass er sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Że sprzedał swoje pierworodztwo. Welch ein törichter Mann. Cóż za głupi człowiek. Linsen verachten. Raczej powinien pogardzić tą soczewicą. Sehen wir uns da vielleicht drin? Czy i nie widzimy w tym siebie samych? Diese Speise von dem Feld verachten? Że znieważamy tą potrawę.
Linsen brauche ich nicht. Nie potrzebuję soczewicy. Linsen esse ich nicht. Nie jem soczewicy. Beziehungsweise ein Isaak hat die ja gerade gegessen, damit er das abgeben konnte. Być może było tak, że Izak właśnie się posilił i mógł dać mu tej soczewicy. Er sah nur die Linsen. On tylko widział tą soczewicę przed oczami. Er sah nur die Nahrung als solches. Widział tą potrawę jako taką przed oczami. Und hat die Vorrechte der Erstgeburt verachtet. I dlatego te przywileje, które mu przysługiwały w związku z pierworództwem, znieważył. Lasst uns nicht die Vorrechte verachten, die wir aus Gottes Wort kennen. Nie chciejmy znieważać tych przywilejów, które mamy w Słowie Bożym, dla nas dane. Lass uns das annehmen, was Gottes Wort uns immer wieder gibt. Chciejmy przyjmować właśnie to, co nam Słowo Boże zawsze daje. Es gibt ein zweites Mal diese Linsen bei dem David in 2 Samuel 17. Po raz drugi tą soczewicę znajdujemy w przypadku Dawida w 17 rozdziale 2 Księgi Samuelowej. Als David alt wurde, gdy Dawid się zestarzał, dann griff Absalom danach sein Königtum zu übernehmen. To Absalom chciał wziąć jego królestwo w posiadanie, być królem. Er vertrieb David aus Jerusalem. Wypędził Dawida z Jerozolimy. Und dann hatte er sich diesen Ahitofel genommen. I wziął sobie wtedy Achitofela. Und er hatte ihm einen weisen Rat gegeben. I dał mu mądrą radę, ten Achitofel. Jagt hinter David her. Udaj się w pogoń za Dawidem. Tötet ihn, dass er überhaupt nicht stoppen kann. Er ist müde. Zabij go. On jest już zmęczony. On jest już stary. Aber der Rat Ahitofels wurde vereitelt. Ale ta jego rada została udaremniona. Und als er gerade David gerade da war und wollte sich erholen, dann lesen wir in 2. Samuel 17 Vers 28, was ihm gegeben worden ist von Shobi. I właśnie to widzimy. Vers 28. Okay, das kann sein. U nas jest to 27 wiersz pod koniec, gdy Dawid chciał odpocząć, co mu dano do jedzenia. Betten und Becken und Töpfergefäße, Weizen, Gerste, Mehl, geröstete Körner, Bohnen, Linsen, geröstetes Honig, geronnene Milch, Kleinvieh, Kuhkäse. I nazwozili mu pościeli, derek, czasz, naczyń glinianych, pszenicy, jęczmienia, mąki, ziarna prażonego bobu, soczewicy, miodu, śmietany i tak dalej. Es war Speise für einen David, Königsspeise. To była potrawa, można powiedzieć królewska potrawa dla Dawida. Er hat diese Speise genommen, um sich zu stärken, um letztendlich auch wieder auf den Königsthron zu kommen. On przyjął te pokarmy, by się posilić, by ponownie wziąć ten tron, jak gdyby zasiąść na nim ponownie, w tym przynależnym mu miejscu. Linsengerichte sind Speisen für Könige. Te potrawy z soczewicy, można powiedzieć, są to potrawy królewskie. Und wir sind zu Königen und zu Priestern gemacht. A my zostaliśmy uczynieni kapłanami i królami. Wir dürfen uns von Linsen nähren. Bo my tą soczewicą możemy się posilać. Es gibt noch eine Stelle im Propheten Hesekiel. Jest jeszcze jedno miejsce w proroku Ezechielu. In Hesekiel 4 Vers 9. 4 rozdział, 9 wiersz. A weź sobie pszenicy i jęczmienia, bobu i soczewicy, prosa i orkiszu i włóż do jednego naczynia i zrób sobie z tego chleb. In diesem Teil ist der Prophet Hesekiel und soll leiden für die Zeit, wo Israel in Bedrängnis ist. Tutaj mamy opis tych czasów ucisku, w których jest Izrael, czy będzie Izrael. Es war eine besondere Speise für den Propheten Hesekiel. To była szczególnego rodzaju był to pokarm dla proroka Ezechiela. Eine Speise für einen Propheten. To był pokarm, można powiedzieć, dla proroka. Da waren Linsen zugefügt. I do tego pokarmu była dodana właśnie soczewica. Da war ein Wert zugefügt. Czyli do tego pokarmu był dodany pewien dodatek, który miał wartość dużą. Ich möchte das übertragen aus für einen Wert aus dem Worte Gottes. Chciałbym to przenieść na ten właśnie dodatek, na tą wartość ze Słowa Bożego.
die uns besondere Kraft geben in unserem Kampf. Który nam może dać szczególnego rodzaju, dodać nam siły w naszej walce. Es ist etwas, was uns als Wahrheit vom Worte Gottes wirklich erfreut. Jest to coś, co jako prawda ze Słowa Bożego nas ucieszy, nas cieszy. Es ist eine gewisse Schönheit, die wir im Worte Gottes entdecken dürfen. Jest to swego rodzaju piękność, którą my odkrywamy w Słowie Bożym. Da mögen viele überhaupt nichts drin sehen. I być może jest właśnie tak, że wielu wokół nas w ogóle tego nie zauważa, nie widzi tego. Aber es ist einfach wert, dieses Feldstück zu verteidigen, diese Speise zu haben. Ale ma to właśnie wartość, by ten kawałek pola bronić, by walczyć o niego. Haben wir auch solche Feldstücke, Linsen? Czy i my mamy dla siebie takie kawałki pola obsiane soczewicą? Vielleicht dürfen wir uns selbst einmal fragen, was ist mein Stück Linsen, was ich verteidige? Może zadajmy sobie każde pytanie, jakie dla mnie jest, czy co jest dla mnie tą działką z soczewicą? Ist es dieses Stück der Gemeinschaft, die wir untereinander haben dürfen? Czy to na przykład jest to, że możemy wspólnie razem mieć tutaj społeczność? Ist es dieses Stück regelmäßig den Tod unseres Herrn zu verkündigen? Czy to jest na przykład to, że regularnie możemy opowiadać śmierć naszego Pana? Viele Gläubige haben dieses Vorrecht noch nie gesehen. Wielu wierzących tego przywileju jeszcze nigdy nie doświadczyło. In Absonderung von allem Bösen? W odłączeniu od wszelkiego zła? In Absonderung von bösen Wandel? W odłączeniu od złego pielgrzymowania? In Absonderung von böser Lehre? W odłączeniu od błędnych nauk, in Absonderung von allem, wo Verbindungen zu Bösen da sind, w odłączeniu od wszelkich łączności ze złem, unter wahrhaft gläubigen Gemeinschaft zu haben, by pośród tych prawdziwie wierzących mieć społeczność. Es ist ein gewaltiges Stück Segen, den wir haben dürfen. To jest potężne błogosławieństwo, kawałek błogosławieństw, które możemy tutaj mieć. Sehen wir das immer noch als eine Schönheit, die wir erleben dürfen? Czy widzimy to ciągle jeszcze jako tą piękność, którą możemy przeżywać pośród nas? Ist das das, was wir immer wieder mitnehmen für uns? Czy to jest coś, co zawsze zabieramy ze sobą? Dann lesen wir den 12. Vers in 2. Samuel 23. I przeczytajmy teraz ten 12. wiersz z 23. rozdziału Samuela, co czytaliśmy. Da stellte er sich mitten auf das Feldstück. On stanął w środku działki. Mitten auf das Feldstück zu stellen. Stać w środku działki. Das ist das, was wir tun dürfen. To jest właśnie coś, co możemy uczynić. Wir greifen keinen an. My nikogo nie atakujemy. Wir verteidigen etwas. My bronimy czegoś. Wir verteidigen dieses Feldstück voller Linsen. My bronimy tej działki pełnej soczewicy. Wenn wir in der Vergangenheit von Linsen uns genährt haben, wie ein David und ein Hezekiel. Gdybyśmy w przeszłości żywili się soczewicą, tak jak Dawid czy Ezechiel, Königsspeise und Prophetenspeise, potrawa królewska i proroków, dann haben wir auch die Energie, stehen zu bleiben. To wtedy będziemy mieli też tą energię, by wytrwać w tej walce. Auch wenn uns herum alle weglaufen. Nawet jeśli wokół nas wszyscy będą uciekali, dann lohnt es sich, sich auf dieses Feldstück hinaufzustellen. Wtedy opłaca się stać w środku tej działki. Das bedeutet Mut zu haben. A to oznacza, że trzeba mieć odwagę. Das war der drittgrößte Held, den der David hier am Ende seines Lebens auszeichnet. To jest ten trzeci w kolejności z największych bohaterów, którego wymienia Dawid. Scheinbar war das die Zeit, als die Philister immer wieder kamen und die Ernte zerstörten. Wydaje się, że to był czas, gdy Filistyni ciągle na nowo najeżdżali na Izrael i niszczyli im pola uprawne. Da war Schammer da und verteidigte das Stück während der Ernte. I wtedy właśnie był ten Schammer, który obronił ten kawałek tego pola gotowego do żniw. Schammer, bleib stehen. On ostał się. Schammer, habe Mut. Schammer, on miał tą odwagę. Schammer, du bist mir ein Vorbild. Schammer, ty dla mnie jesteś tym przykładem. Das Feld zu verteidigen. By chronić czy bronić tego tej działki. Es ist wert, dieses Feld zu retten, wie das heißt. To jest wartym jest obronić czy uratować to pożywienie, tą działkę. Er rettete es und schlug die Philister.
odbił im ją i pobił Filistyńczyków, a w niemieckim jest uratował ją i pobił Filistyńczyków. Wir haben in unserem Anfangsgebet von dem Glauben gesprochen, den wir haben möchten. I w naszej modlitwie na początku słyszeliśmy o wierze, którą chcemy mieć. Sehen wir unser Stück Linsen, was wir zu verteidigen haben? Czy widzimy w tym kawałek naszej soczewicy, którą my chcemy bronić? Es scheint so klein zu sein. Wydaje się, że to jest takie małe. Wer sind wir denn überhaupt? Kim my w ogóle jesteśmy? Was haben wir zu tun im Volke Gottes? Cóż my mamy, jakie jest nasze zadanie pośród ludu Bożego? Lass uns zu diesem Schama gucken. Spójrzmy na tego Szamę. Ein Stück Linsen zu verteidigen. On obronił kawałek działki, czy taką działkę. Unsere Energie aufzuwenden, um ein Stück Linsen zu ernten. Poświęćmy naszą energię dla żniw właśnie tego pola soczewicy. Es ist es wert. To jest warte, by to uczynić. Und dann kommt ein Zusatz, der letzte Satzteil dieses Verses. I ostatni, potem mamy, na koniec mamy taki dodatek do tego wiersza, der auch für dich und mich heute noch gilt. Który jest ważny i dla ciebie, i dla mnie. Und der Herr schaffte eine große Rettung. A Pan dał wielkie zwycięstwo, albo w niemieckim Pan dał wielkie wyratowanie, wybawienie. Der Herr schaffte diese Rettung. Pan darował to, ten ratunek. Er ist der, der den Sieg davon trägt. On jest tym, który ma to zwycięstwo, który dał to zwycięstwo. Das ist das, was wir im Lied gesungen haben in der ersten Strophe. To jest właśnie to, co też śpiewaliśmy w naszej pieśni w pierwszej zwrotce. Das ist nicht unser Sieg. To nie jest nasze zwycięstwo. Das ist der Sieg des Herrn. To jest zwycięstwo Pańskie. Und für dieses kleine Feldstück. I za tą małą działkę. Da sagt der Heilige Geist hier, dass der Herr eine große Rettung, einen großen Sieg schaffte. To właśnie tutaj jest napisane, że Pan dał wielkie wyratowanie czy wielkie zwycięstwo. Am Richterstuhl Christi. U stolicy sędziowskiej Chrystusowej. Da wird einmal offenbar werden, welche Felder wir verteidigt haben. Będzie objawione, jakie pola myśmy obronili. Was wir vielleicht getan haben. Co uczyniliśmy? So ein kleines Stück Linsen bewahrt haben. Czy obroniliśmy tak niewielką działkę soczewicy? Darf uns das nicht motivieren? Czyż to nie może nas, czy nie powinno nas motywować? Um für den Herrn unser Stück Linsen zu verteidigen? By dla Pana walczyć za ten kawałek pola soczewicy? Kämpf einmal dafür, diese Linsen zu verteidigen. Zawalcz o to, by obronić ten kawałek pola. Sprich mal davon, was diese Linsen dir wert sind. Powiedz, czy pomyśl o tym, jaką ma wartość dla ciebie ten kawałek pola. Dann wird es auf einmal uns schwer fallen, auch das wirklich zu beschreiben. To na pewno będzie nam to trudno opisać. Aber wenn wir das tun, ale jeśli to uczynimy und dafür eintreten, i będziemy wstawiać czy występować w imieniu tego, was das Wort Gottes uns sagt, to co nam Słowo Boże mówi, dann ist das felsenfest. To będzie to niewzruszone jak na skalę. Das nimmt uns keiner weg. Nikt nam tego nie zabierze. Heutzutage haben wir so Beispiele. Mamy dzisiaj takie przykłady. Warum ist so viel Krieg in Jerusalem? Dlaczego w Jerozolimie ciągle jest wojna? Jeder Pistolenschuss, der da passiert, steht bei uns in der Zeitung. Każdy wystrzał, który tam się zdarzy w Europie, tutaj wśród nas, jest zaraz opisany w gazecie. Weil da Juden sind, die sagen, das ist unser Land. Bo tam są Żydzi, którzy mówią, to jest nasz kraj. Und da sind andere, die sagen, das ist unser Land. A są też inni, którzy twierdzą, nie, to jest nasz kraj. Wir wissen aus der Schrift, dass das Land für die Juden ist. My z Pisma wiemy, że jest to kraj Żydów. Aber sie sehen ihren Ernährer nicht. Ale niestety oni nie widzą tego, który ich karmi, ich żywiciela nie widzą. Sie sehen ihren Messias nicht. Nie widzą swojego Mesjasza. Sie glauben, da würde einer sein, der alle Feinde vernichten wird. Oni wierzą, że nastanie ktoś taki, który wszystkich nieprzyjaciół zniszczy. Und das ist richtig. I tak będzie, to jest właściwe. Aber für sie selbst ist ein anderer erst schon gestorben. Ale za nich samych już ktoś zmarł.
Was wird das sein, wenn sie den sehen, den sie selbst durchstochen haben? Cóż to będzie, gdy oni zobaczą tego, którego sami przebodli? Dieser wahre David. Ten prawdziwy Dawid. Der schon gelitten hat. Który już cierpiał. Unter ihnen selbst. Pośród nich samych. Was ist das schön, wenn wir diesen David kennen dürfen? Jakże to jest piękne, jeśli my możemy znać tego Dawida. Wenn wir diesen David lieben dürfen. Że my go możemy miłować. Dann empfinden wir auch Appetit für ihn. To wtedy też nabieramy apetytu dla niego, tak w cudzysłowie mówiąc. Dann lesen wir den Wunsch unseres Herrn von seinen Lippen ab. To wtedy możemy odczytywać z warg naszego Pana to jego życzenie, które on ma. Dann erkennen wir, was der wahre David für ein Begehr hat. To też rozpoznajemy, jakie życzenie ma ten prawdziwy Dawid. Was der eigentlich möchte. Czego on pragnie. Wenn ihr vielleicht Kinder habt, jeśli macie dzieci, und auf einmal öffnen sich die Herzen der Kinder und die erfüllen euch einen Wunsch. I nagle powiedzmy, że zdarza się, że otwierają się dziecku z, otwiera mu się serce i wypełnia wasze życzenie. Und decken plötzlich den Tisch zum Beispiel. I na przykład myśleliście o tym, że fajnie by było, gdyby dziecko przykryło stół i ono samo to robi. Und das hat denen keiner gesagt. A nikt mu tego wcześniej nie powiedział. Die machen das ganz alleine. Po prostu tak same z siebie zdarzy się, że tak zrobią. Sie wissen, die Mama freut sich darüber. I one są tego świadome, że mama będzie się na pewno cieszyła. Dann haben sie erfahren, was es bedeutet für die Mutter, wenn ein Wunsch in Erfüllung geht. To wtedy dziecko może doświadczyć tego, że spełniło to życzenie mamy. Das können Jungs auch. Chłopcy też to mogą tego doświadczyć. Die können auch erkennen, wo sie eine Freude bereiten können. Dzieci mogą doświadczyć tego, w jaki sposób mogą przysporzyć radości rodzicom. Und ich möchte einfach diesen Blick auf die nächsten Verse richten, die wir hier noch haben. I chciałbym jeszcze dać takie spojrzenie na następne wiersze, które mamy. Das sind nicht die drei großen Helden Davids. Tam nie są ci trzej wielcy bohaterowie Dawida. Sondern da waren drei andere Helden. To byli jeszcze trzech, było jeszcze trzech innych. Wir werden wahrscheinlich alle nicht mit Waffen kämpfen, mit Blut kämpfen. My z pewnością nie bylibyśmy w stanie walczyć bronią i do krwi. Wir sollen mit dem Schwert des Wortes Gottes kämpfen. My mamy walczyć tym mieczem Słowa Bożego. Aber in den Versen 13 bis 17, ale w wierszach od 13 do 17, da kommt noch was anderes zum Vorschein. Jest jeszcze coś innego. Und da möchte ich euren Blick ein wenig noch drauf richten. I jeszcze chciałbym wasze spojrzenie na to skierować. Da waren der David in der Höhle Adullam. Wtedy Dawid znajdował się w tej jaskini Adullam. Erschöpft und ermüdet von der Reise. Jest wyczerpany i zmęczony podróżą. Und ihr könnt euch vorstellen, er als der Führer dieser ganzen Gruppe. I możecie sobie to wyobrazić, on jako przywódca tej całej armii czy grupy ludzi. Wenn er irgendein Wort gesagt hat, gdy powiedział jakiekolwiek słowo, dann haben viele gut zugehört. To z pewnością wszyscy go słuchali. Und Vers 15 sagt uns, David hatte ein Verlangen und sprach: Wer wird mir Wasser zu trinken geben aus der Zisterne in Bethlehem, die am Tor ist? 15. wiersz Dawid powiedział, Dawid miał pragnienie, rzekł więc: Kto da mi się napić wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie? Da sehen wir, dass ein David in der Verfolgung war vor Saul. Widzimy, że Dawid był prześladowany przez Saula. Und er hatte einen Wunsch, etwas Wasser zu trinken. I miał pragnienie, by się napić wody. Das hat er vielleicht nebenbei gesagt. Być może on to tak powiedział mimochodem, tak jakby do siebie. Nur so im Vorbeigehen. Tak tylko, po prostu wspomniał o tym. Und er hatte mit gar keiner Reaktion gerechnet. I być może on nie oczekiwał żadnej reakcji spośród ludu. Da, der wusste, dass da nicht eben einer mal hingehen würde und Wasser holen würde. Z pewnością był tego świadomy, że nikt nie pójdzie tak nagle i żeby wodę mu przynieść. Aber das war Bethlehem. Ale to było Betlejem. Er wollte da nach Bethlehem. On chciał do Betlejemu. Des Brothauses. To jest dom chleba. Da wollte er etwas Wasser haben. On stamtąd chciał trochę wody. Wie viel Wasser hatte er da vielleicht in seiner Jugend getrunken? Ileż wody on się z tamtego miejsca napił w swojej młodości? Vielleicht ist hier einer, der will noch einmal dieses Wasser von Bethlehem trinken. Być może i wśród nas jest ktoś, kto chce
pić tą wodę z Betlejemu. Der hat ein Verlangen danach, aus dem Brothaus Wasser zu trinken. On ma to pragnienie, by pić tą wodę z tego domu chleba. Wie herrlich ist das, dass sich da drei Helden aufmachen. Jakże cudowne to jest, że właśnie tych trzech bohaterów poszło. Und sie dringen in feindes Land hindurch, durch die Philister hindurch. I oni wdarli się w pośród te obce wojska. Und sie bringen Wasser aus der Quelle, aus der Zisterne Betlehems. I przynieśli właśnie tą wodę z tej cysterny, z tej studni betlejemskiej. Sie schöpfen aus dieser Zisterne Wasser. Oni naczerpali z tej studni wody. Und bringen es zu David. I przynieśli ją Dawidowi. Das ist das, was wir machen dürfen. To jest właśnie to, co i my możemy uczynić. Wir haben selbst kein Wasser. Bo my sami nie mamy wody. Aber wir dürfen dieses Wasser, dieses reinigende Wasser des Wortes Gottes gebrauchen. Ale my możemy użyć tą czystą, czy oczyszczającą wodę Słowa Bożego. Und sollen wir das trinken? I czy my to mamy wypić? Nein, wir lassen es dem David. Nie, damy ją Dawidowi. Bringen dem David Wasser. Przyniesiemy Dawidowi wodę. Und David sieht diesen Einsatz seiner drei Helden. I Dawid widzi to oddanie i poświęcenie tych trzech bohaterów. Am Ende des Lebens sind das die letztendlich die sechs größten Helden da. Pod koniec właśnie to jego życia on wspomina właśnie tych sześciu największych. Wir haben in der Leidenszeit des Davids mit ihm gelitten. Oni w czasie tego cierpienia Dawida oni cierpieli wespół z nim. Und bringen dem David Wasser. I przynieśli Dawidowi wodę. Dürfen wir uns ermuntern lassen, dem David Wasser zu bringen? Czy możemy i my dać się posilić, czy zachęcić, byśmy przynieśli wodę Dawidowi? Aus der Zisterne Bethlehem, aus dem Worte Gottes Wasser zu bringen? Przynieść tą wodę z tej cysterny betlejemskiej, z tej studni betlejemskiej? Wasser zu geben dem David. Dać właśnie tej wody Dawidowi. Ich möchte das übertragen für die Sonntagsvormittagsstunden. Mogę to przenieść na te niedzielne przedpołudniowe godziny. Schöpf doch mal ein bisschen Wasser. Zaczerpnijmy trochę wody. Du weißt doch genau, wo die Zisterne ist. Przecież każdy z nas dokładnie wie, gdzie jest ta studnia, ta cysterna. Die ist am Bethlehem, am Brothaus. Ona jest w Betlejemie, w tym domu chleba. Das ist im Worte Gottes. To jest właśnie w Słowie Bożym. Und bring das dem David. I przynieś to w niedzielę rano Dawidowi. Und was macht der David damit? A cóż ten Dawid z tym uczyni? Das ist eigentlich beeindruckend, was David mit diesem Wasser macht. I jest to, można powiedzieć, zachwycające, co on z tą wodą zrobił. Vers 16 sagt uns, 16. wiersz pod koniec nam mówi: Am Ende aber er wollte es nicht trinken und goss es dem Herrn als Trankopfer aus. Lecz Dawid nie chciał jej pić, ale wylał ją jako ofiarę laną dla Pana. Und er sprach: Fern sei es von mir, Herr, dass ich solches tue. Mówiąc: Niech mnie Pan zachowa, abym to miał uczynić. Ist es nicht das Blut der Männer, die unter Lebensgefahr hingegangen sind? Czyż miałbym pić krew mężów, którzy poszli z narażeniem własnego życia? Und er wollte es nicht trinken. I nie chciał jej pić. Das taten die drei Helden. Tego dokonali ci trzej rycerze.